Mamy kolejny prawie poranek, właściwie, a właściwie już poranek u biedaków, jest 5 rano, także Balbina właśnie będzie wstawała do Anieli. Niech ją wypuści, bo na pewno nie zrobi siku. W tym czasie, co Balbina pójdzie po butelkę dla niej. Także res. Dzisiaj tak wielki dzień, Anielka będzie miała urodziny. Udało mi się... Nie udało mi się jeszcze jej nauczyć chodzić chyba. Chociaż zniknęła i to pewnie sama nie wiem, czy ona się nauczyła, czy nie. Kurczę. No w każdym razie Anielka jest szczęśliwym dzieckiem, więc powinna nam dobrze dorosnąć. Więc niech ona sobie użyje nocniczka. A potem, no i Balbina też w tym czasie może się załatwić, bo czemu nie? A potem może wziąć dla niej butelkę. Ale mamy brudno w kuchni i trzeba wykąpać w końcu psy. Jak Cyrus wstanie, niech też się ogarnie. I właśnie może niech wykąpie. Kropka i wykąpie Moruska. Też dwa dni ma. A dzisiaj... Anielka, dobrze. Co ty robisz? Przepraszam cię bardzo. Miałaś wziąć butelkę dla dziecka? No, prosi o jedzenie, bo miałaś jej przynieść jeść. Co z tobą? Ogar. No. Proszę cię, wracaj się tu, bo będziesz wszędzie łazić i potem będą problemy. Cyril? Wstawaj też, bo nie zdążysz do szkoły. Rasas, ruszać wszyscy. No. Dobra, Balbina też coś zjedz. Zobaczę, czy ją nauczyła chodzić? Nie nauczyła, więc tak, zje i niech nauczy. Bo ona już jest tutaj zadowolona z życia, super. Może jeszcze... Do 18 powinniśmy zdążyć, bo jej tam niewiele brakowało. Także będzie dobrze. Nie wiem, może to. Cyril przed śmiercią zdążyłam jeszcze zrobić zapasy w lodówce. Także... Nie umrzemy z głodu na pewno. Chociaż Balbina też świetnie umie gotować. No, nie tak świetnie, ale dobrze na pewno. O matko, i tych przyjaciół brakuje i tego punktu logiki. Ona jutro wraca do pracy. No. Także musimy jej zdobyć przyjaciół i ten punkt wbić. Jak tu mały? Mała. Sonia, jestem ciekawa, co z nim wyrośnie naprawdę, dlatego już się nie mogę doczekać. Cyril zaraz ma wykąpać zwierzaczki. Może mam nadzieję, że zdąży przed szkołą. I znowu zapomniałam o naszych rybkach. Na kamerki. No wiem, że śmierdzi, zaraz przyjdzie sprzątaczka. Ucz chodzić. Idź. No już myślałam, że go dziecko zablokowało. Balbina, nie idziesz do pracy dzisiaj. Korzystaj z wolnego. Bo to ostatni dzień. No. Widzicie, już jej niewiele brakuje. O, nie zdąży już tego zrobić, to nic, Balbina zaraz to zrobi. Tylko ją nauczy chodzić. Już? Wygląda na to, że już. Świetnie. To w takim razie... A, on dopiero go kąpie, dobra. To nakarm rybki, bo są głodne. Tak, już umie chodzić. Super, czyli wszystko umie. Tylko co ona by jeszcze chciała? Balbina mnie przytula i Balbina mnie maskocze. Dobrze. Postaramy się zaraz o to. Tylko nakarmię rybki. Wykąpałeś tego psa? Super. Teraz ty wykąp... Morusa. Czy ty możesz iść do szkoły? Mama ci pożyczy samochód.
Nasz lewitujący kominek. Okej. Nie mam pytań. Czemu ona zawsze chodzi po tego psa? Kropek sam przychodzi, a... po Morusa trzeba chodzić. Nie wiem, od czego to zależy. Oraz raz. Co ja tu jeszcze miałam zrobić, bo już zapomniałam. Co? Ci tu nie pasuje. Wiem, że jest brudno, trzeba jakiegoś ogrodnika. Morus, chodźże. No. Potem może zadzwonić właśnie po usługi, niech jakiś ogrodnik przyjdzie i ogarniam te chwasty wszystkie. Żeby nasz ogródek znowu wyglądał ładnie. Tak, boję się rozpalać w kominku, bo... bo będzie kolejny pożar. Przytula i łaskocze, to zaraz zrobimy, gdzie ona jest. Aniela, czyś ty zwariowała? Co za dziecko? Ty już wróciłeś, ledwo poszedłeś, już wróciłeś się. Ogrodnik. Weź pocztę. Tak, tak. Wszystko jasne? Dajesz. A oni tu mają zawsze problemy jakieś. No dalej. Czyli Malwina czy Cyryl? Nie, hej Cyryl, czy Malwina może podjąć telefonu? W sumie to może. Idziesz? Świetnie. Czy tu nie wystawiła gdzieś jedzenia? Pewnie się już popsuło. Tak, nasz piesek jak zwykle. Pokaż co tu one chcą jeść. Psiku. No dobra. Już Cyryl napełniła miseczki. A potem... weź sobie dorośnij. Jesteś zbyt zmęczona, żeby dorosnąć? Nie będziesz miał więcej dzieci. To jest nasza ostatnia córka i koniec. Nasza, w sumie twoja. Super. Ty tutaj, moja droga, nie ten gest. Proszę ja ciebie. Tylko weź sobie kąpiel na dole. A nie, to w sumie na górze, mamy teraz szafy. Więc wykąp się w swojej super wannie i ćwicz logikę. Pokaż się, Anielka. No, śliczną masz twarzyczkę. Tak jak twój braciszek, obydwoje jesteście bardzo ładni. Także super, ty sobie pograj. A tobie się chce siku i spać, także tutaj toaletka. A pokój to ja ci zaraz zrobię. Jestem z powrotem, to jest, moi drodzy, nasza Aniela w nowej fryzurce. No, jak się okazało, z bliska jest bardzo, bardzo podobna do Cyryla. Z tej twarzyczki i głowy. No cóż, mam nadzieję, że z czasem będzie tylko ładniejsze. No, na razie to tyle, niech ona idzie sobie spać, bo jest padnięta.
A my sobie tutaj zaraz dokończymy. Oj, gdzie mi to ucieka? Okej, a my sobie dokończymy. Tutaj trzeba było zapłacić rachunki, z tego co pamiętam. Ale ona gra w szachy teraz, dobra. Więc Cyryl się zajmie. Oczywiście miałam na myśli ojca Cyryla. Tej Anieli. I tutaj jeszcze zauważyłam, że leżą zakupy. Zaginione zakupy, które Cyryl jeszcze na święta zamawiał. I się odnalazły, właśnie. Śpi sobie. Tak wygląda jej pokoik na razie. Możliwe, że jeszcze coś nie zmienia, bo jest trochę pusty. Może coś jeszcze tutaj porobię. Ale na razie jest tak, jak jest. Tak, ona chce mieć znowu dziecko. Jest totalnie niepoważna. Totalnie niepoważna. Za 16 dni zostanie staruszką, także... Już niebawem. A Cyryl za 8 dni będzie dorosłym Simem. I chyba go nie wyślę na studia. Bo chciałabym, żeby ktoś został z Anielką. Zresztą jeszcze zobaczę, jak to będzie, ale chyba Cyryl nie pójdzie na studia. No, także wszystko się jeszcze okaże, muszę to przemyśleć, bo jak Balbina umrze, to kolejna seria będzie już... będę po prostu grała Anielką. To będzie taki drugi sezon jakby. Bo niestety Balbina kiedyś musi umrzeć, no to nikt nie żyje wiecznie, nawet w Simsach. Dobra. Zapłaciłeś rachunki? Nawet nie spojrzałam, ile tego było. I sobie spędzasz czas z nim. A jakie macie relacje? Mógłbyś się z nim zaprzyjaźnić, wiesz? Bo twoja mama potrzebuje przyjaciół. Baw się, babcie. Nawet chcesz się z nim zaprzyjaźnić, no? Z Gwidonem. Gwidon nic, po prostu. Jeszcze z Bronką. Gdzie jest Bronka? Bronka jest twoją przyjaciółką. Ty chcesz z nią flirtować, także... No, zaprzyjaźnijcie się, to super. Troszkę tu właśnie podniesiemy. Lalalala, co by tu jeszcze wam dać? Gest? Piątka? A ty jak tam, wbijesz ten punkt? No już prawie go masz. To tutaj już miał umiejętności na maksa, tylko jeszcze 5 przyjaciół. Bo się zaprzyjaźniłaś chyba. Nie, to on się zaprzyjaźnił, dobra. Ty zadzwonisz do Eweliny. Ślipko z kilka razy. I już będziemy trochę do przodu z tymi przyjaciółmi. I jeszcze właśnie musisz się zaprzyjaźnić z dziewczyną Damiana z powrotem, bo wtedy straciliśmy kontakty. Gdzie ten Gwidon? Kto tu nasikał, no? Chyba ten mały smurf. Ale nie możesz go zganić, to nic. Daj mu przysmak, przytul go, baw się z nim trochę. No wiem, że nasikane, ale co zrobisz? Trzeba tu też walić. Już nie mamy dzieci i bić nie będziemy, koniec. No, wy macie dobre relacje. Taki jesteś słodki, piesetek. Weź sobie to zjedz. Tutaj mi się w ogóle ten blat rozsunął, a przecież był dobrze, ja nie wiem. A Balbina, wbiłaś ten punkt? Jeszcze nie. Już prawie, tak niewiele ci brakuje. Na którą masz do pracy? Na 9. Damy radę. Dyrektorka szkoły średniej. No, nauczyłaś się, to teraz zadzwoń. O ile odbierze o tej porze. Szybko, przed 10, bo chyba... O nie. Chyba już nie zdąży. Och, szani nas. O, ogrodnik dopiero wychodzi. O Jezu. To ile on musiał mieć pracy? Oby tylko ta dziewucha... Nie krzyczała na nas, że śpi. Nie śpi. Dobra. Dobra. Dobra, sobie pogadajcie. A co to za śmieci, przepraszam bardzo? Weź to posprzątaj. Ale mamy tutaj syf. Weź tu trochę te kraluchy, bo nam do domu wlezą. Hmm.
sobie skorzystaj potem. Znowu się przycięło. Aha, bo ona dzwoni, dobra. Wszystko jasne. Jeszcze daje radę, jeszcze nie śpi? I niestety tych przyjaciół musimy nadrobić. Cyril zmarł i skończyło się. To on miał tak wielu przyjaciół. Wiesz co, wyproś już tego kolegę swojego. Pożegnaj się z nim. A ty? Coś mi się dzisiaj przycina ta gra. Aha, kurczę, bo ona dzwoni. Dobra. Przecież jak dzwonię i się ładują ci wszyscy znajomi, to... Dobra, już potem nie dzwoni, bo potem może już krzyczeć na ciebie. Ale jeszcze nie jest twoją przyjaciółką, no ciężko będzie, ciężko. Właśnie proszę... Kurde! Czemu mi się to ciągle myli? Gdzie ten mały... kundelek? Dobra. Uuu, jakie pożegnanie namiętne. Pamiętaj obrońcę, Cyril. Kto nam się kąpie? Aha, to jest Aniela, Jezus Maria. Zobacz, oceny ci spadły, bo nie odrabiasz lekcji, kolego. Odrób lekcję, bo masz jeszcze dużo energii. O, nasz czas. Ty idziesz spać, a może byś najpierw skorzystała? Tak przed snem, żebyś jutro już nie musiała. I śpij, szansę. Anienka pewnie się wyspała, już spać nie pójdzie, oczywiście. Ona tu chce mieć jeszcze jednego pieska, no... Koleżanko! Boże, je znasz, ale Damiana nie znasz. Musisz swojego brata poznać. Chodź. No to nie nasz pies. Czekaj, chodź do piesków. Śmierdzi wam z tego. Gdzie ten mały? Nie mogę go znaleźć ciągle. On sobie tu śpi. No dobra. Chodź, wyczyść im miseczkę, bo widzę, że cuchnie. Stąd też weź wyczyść. Od razu, żeby było z głowy. Ile im tu w ogóle zostało dni? 11? I 10, no dobra. O tej porze powinna się spać, Aniela, ale cóż. Napełnij. I napełnij. Musisz się uczyć. Pochwa za unikanie gryzienia, dopieść jej przysmak, pieść pogłaszcz. Baw się wsiedził babkę. Troszkę się zaprzyjaźnij z pieskami. Komenda, daj głos. I jego tak samo, żeby się nie czuł gorszy. Z nim to w ogóle nie ma żadnych relacji. Poszłaś się na telewizor, tak? Dobra. Co tam oglądasz? Nie, żeby była 4 rano, a ty tutaj... Weź i spać jeszcze. Ty też już się połóż. Do spania wszyscy i kończę ten odcinek. Na dzisiaj to będzie tyle. Nasza Anielka dorosła. W przyszłym odcinku chyba Sonia urośnie. Tak właśnie będzie. Balbina idzie w końcu do pracy po swoim urlopie. No. I już powoli do przodu. Jakoś dajemy radę bez Cyryla. Balbina oczywiście jest twardą babką. Już nie pierwszy raz wychowuje samotnie dzieci, także wszystko się jakoś ułoży. No. Więc to by było na tyle i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!